Słuchowisko w radiowej jedynce. Słuchowisko powstało we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Teatr Polskiego Radia. Marek Ławrynowicz. Eksperyment teatralny w Malinowku. Reżyseria Janusz Kukuła. Panie burmistrzu, przyszedł do nas jakiś dziwny mail. Z powiatu? Nie. Z województwa? Nie. Od rządu? Też nie. No to kto? No właśnie, ja sama nie wiem. Tu jest napisane Asociacion du Kulturę, no coś takiego, no. No to dobrze, i co oni piszą? No, że tego to... To znaczy, ja nie bardzo rozumiem. Zaraz państwu pokażę. To. Proszę. Dear Sir. Co to znaczy? No to znaczy wielce szanowny panie burmistrzu. To jest dziwne, że u nich jest takie krótkie, a po polsku jest takie długie. Nie, bo nasz język jest bardziej rozwinięty. I dalej jest na szczęście po polsku. Asocjacja to taka. Aha. Postanowiła zaprezentować Europę od strony mało znanej. To my jesteśmy ci mało znani? Nie, my pani Heksiu, chyba pani nie mówi o mnie. Mało znany, czyli przez obraz miast kamenalnych. Aha. To my? Aha. Ale to znaczy, że nas chwalą, czy będą nakładać na nas procedurę? No tak, bo ja wiem, z Europą nigdy nic nie wiadomo. Ale zobaczymy, co dalej piszą. Aha. Miasta kameralne nie odgrywają wielkiej roli w świecie, ale w nich, jak w soczewce, widać problemy społeczne. Problemy te często stają się przedmiotem spektakli teatralnych. Postanowiliśmy wylosować 20 niewielkich miast europejskich i pokazać na wspólnym festiwalu spektakle teatrów z tych miejscowości. Festiwal odbędzie się w Paryżu, a twórcy najlepszego spektaklu otrzymają nagrodę w wysokości... 100 tysięcy euro. 100? Ale kasa! Ej. Miło nam poinformować, że Malinówek znalazł się na liście wylosowanych miejscowości. Prosimy o zgłoszenie do biura organizacyjnego scenariusza przygotowanego przez państwa spektaklu. No kurczę. To jest dla nas szansa. Pani Zosiu, i my tę szansę wykorzystamy. Oczywiście, panie burmistrzu. Tylko jest jeden kłopot. Jaki? No taki, że u nas nie ma teatru. O, do licha. Zupełnie o tym zapomniałem. No ale nie szkodzi, niech pani pisze. Dear Sir. Dobrze. Nasz teatr... Ten, którego nie ma? Ten sam. Aha. Właśnie przygotowuje premierę. Aha, której nie przygotowuje. Nie rozprasza. Przygotowuje premierę, a scenariusz jest w opracowaniu. Aha. I prześlemy go w określonym czasie. Mhm. Podpisano burmistrz Malinówka. A teraz niech pani zwoła w trybie natychmiastowym Radę Miejską. Malinówka. Jaki podać temat obrad? Powołanie do życia Miejskiego Teatru w Malinówku. Zrobimy taki spektakl, że tym wszystkim zagranicznym asocjacjom kapcie pospadają z wrażenia. Szanowni Państwo, z wielką radością informuję, że nasze miasto zostało wylosowane do Europejskiego Przeglądu Teatrów z Miast Średniej Wielkości. To co znaczy posiadających dworzec kolejowy? Niech pan nie zawraca głowy, panie zawiadowco, każde porządne miasto w Europie posiada dworzec kolejowy. No właśnie to chciałem powiedzieć. Ja poproszę o głos. No. Panie burmistrzu, ja się oczywiście bardzo cieszę, a nawet ogarnia mnie entuzjazm, tylko chciałem zwrócić uwagę, że u nas nie ma teatru. Zapewniam pana, panie Ziutku, że jest. Naprawdę? A ja nic nie zauważyłem. Pan burmistrz w dniu wczorajszym specjalnym dekretem powołał do życia Miejski Teatr w Malinowsku. W skrócie MTM. Brzmi prawie jak PKP. Poproszę o głos.
Znaczy, ja się oczywiście bardzo cieszę, ale chciałbym spytać, kto jest dyrektorem? Pełniącym obowiązki dyrektora jest organ założycielski, czyli ja. A reżyserem? Reżyserem też jestem ja. Bardzo słusznie. A ja jestem asystentką reżysera. Natomiast na kierownika muzycznego mianuję pana Józefa, naszego trębacza. Dziękuję, panie burmistrzu, dziękuję. Będę trąbił ze wszystkich sił. A kto w tym teatrze będzie występował? Pan burmistrz! Dziękuję, panie Zosiu, ale w tej kwestii postanowiłem podjąć decyzję demokratyczną. W teatrze będzie występować elita Malinówka, czyli my. Ale ja koniecznie w mundurze kolejarskim. A jak pan będzie grał wesołe kumoski z Windsorów? Tak samo, w Windsorze też jest kolej. Teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy demokratycznie podjęli pewną uchwałę. Pani Zosiu, proszę. Tak, panie burmistrzu. Uchwała. My niżej podpisanie uchwalamy, że w Miejskim Teatrze w Malinówku nigdy i w żadnych okolicznościach nie wystąpi Ciumkała Alojzy zawodu robotnik torowy. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Ogłaszam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę o oklaski. Poproszę o głos. No. Ja się oczywiście bardzo cieszę, ale w jakiej sztuce mamy występować? No przecież pan burmistrz mówił o tych kolejarzach z Windsoru. Nie do końca. Sztuka ma być o nas, o naszym mieście i naszym życiu, które chcemy pokazać całej Europie. No. Tak, żeby się ucieszyła, przyjechała tu do nas i zamieszkała w Malinówku. Nie o to chodzi. Przedstawiona przez nas sztuka ma być wkładem Malinówka do kultury europejskiej. Jaka sztuka? Sztukę trzeba dopiero wymyśleć. To jest zadanie dla państwa. Idziemy do domu i myślimy. A jak ktoś wymyśli, przychodzi do mnie i przedstawia propozycję. I zostaje drugim reżyserem, tak? Istnieje taka ewentualna możliwość. Do pracy, szanowni państwo. No i do pracy. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z rozpoczęciem w Malinówku intensywnej działalności teatralnej zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie naszemu miastu jednorazowej dotacji w wysokości, jak pani myśli, pani Zosiu, ile mogą nam dać? No bo ja wiem, milion. Trochę za mało, taki poważny projekt. 5 milionów? Ale tu w ankiecie jest rubryka dotychczasowa działalność teatralna. No to co? No żadnej do tej pory nie było. Jak to nie było? No nie było. Pani wpisze cykliczne pokazy sztucznych ogni, występ strażackiej orkiestry dętej OSP Malinówek, regularne odgrywanie hejnału przez trębacza miejskiego, otworzyć nawias? A tak. Wybitnego kompozytora, zamknąć nawias. Rekonstrukcja odparcia przez mieszkańców Malinówka nawały bolszewickiej w 1920 roku. Ale ostatecznie się okazało, że nawała tu nie doszła. W ministerstwie nie muszą o tym wiedzieć. No. Mamy taką działalność teatralną, że po prostu powala. Występ połykacza ognia. Pani dopisze. Już. Dalej, panie burmistrzu, jest rubryka opis wydarzenia teatralnego. Opis. Na razie nie mam pomysłu. Ja może bym miała tylko... No tylko nie wiem. Ja niech pani powie, pani Zosiu, to może jak raz się przyda. No więc jest miasto, a w tym mieście jest
burmistrz. Wszyscy bardzo burmistrza lubią. Można powiedzieć, uwielbiają. A on jest zawsze uśmiechnięty. Zaczyna mi się podobać. Ale gdy nadchodzi wieczór i nikt go nie widzi, burmistrz staje się smutny i zamyślony. Czegoś mu brakuje. Ja rozumiem go. Aha. Ma za niską pensję? Nawet nie. No, brakuje mu miłości. Nie, zaraz, że to mówiła pani, że wszyscy go kochają. Ale zbiorowo, natomiast indywidualnie. No, na szczęście ten burmistrz ma sekretarkę. Taką cichą, skromną, której uroków nie zauważa. A to jakiś kretyn. Po co sobie wziął taką sekretarkę? To... No bo ona jest niezwykle kompetentna. Pani Zosiu, przecież pani wie, że tu nie chodzi o kompetencje. Powiedzmy, że to był dziwny przypadek. Pewnego wieczoru burmistrz siedzi w biurze i czeka na miłość. Sekretarka też tam jest. I nagle on dostrzega, że sekretarka jest piękna i seksowna. No to bzdura, jakaś przedtem nie była, a teraz jest. Kobieta może się przeobrazić z poczwarki w motyla. Burmistrz zakochuje się w niej, a wtedy okazuje się, że i ona go od dawna kocha, a potem żyją długo i szczęśliwie. I co pan na to? Nie, to jak żyję, nie słyszałem takiej bzdury. To... Bo pan to nigdy nic nie rozumie. Ale pani mi tu nie płacze, dobrze? Bo pan jest taki przyjemny. Nie jestem przyjemny, tylko jestem realistą, a to jest jakaś cholera poezja. Że to poezja. A to, że póki ja jestem burmistrzem, żadnej poezji w Malinówku nie będzie. Sama proza. Rozumie pani? No więc, panie burmistrzu, długo myślałem i mam znakomity pomysł. No, słucham. Scena przedstawia dworzec kolejowy w Malinówku. Do zawiadowcy przychodzi dalekopis. Zawiadowca jest bardzo przyjęty. Odczytuje go całemu personelowi. Do Malinówka ma przybyć błękitna lokomotywa. Z białej gwiazdki? A dlaczego pan o to pyta? Bo jak gwiazdki, to jest dramat o Unii Europejskiej, a jak bez gwiazdek, to nie wiem, o co chodzi. W mojej koncepcji jest bez gwiazdek, ale można domalować. Obywatele Malinówka zaczynają przygotowywać uroczyste powitanie. A nie wiem, dlaczego mają witać jakąś tam lokomotywę? No bo jest błękitna. To rozumiem. Czekając, rozmawiają o najgłębszych sprawach egzystencjalnych. Na przykład? No, zastanawiają się, dokąd pędzą pociągi ich życia i kiedy zjadą na boczny tor. Cały czas czekają? No, tak. Napięcie rośnie. No i przyjeżdża ta lokomotywa i co? Nie przyjeżdża. To jakaś katastrofa? Nie. Okazuje się, że błękitna lokomotywa nie istnieje. Jak to? A ten dalekopis? No, to była pomyłka. W istocie chodziło o pociąg towarowy wiozący rudę żelaza. Aha, rozumiem. Mieszkańcy budują szubienice i wieszają się na nich. Nie, stoją na peronie i patrzą w dal. I co? No, i kurtyna powoli opada. Rozumiem, panie zawiadowco. Chce pan pokazać co? Europie Malinówek jako miasto ponurych kretynów. Ale takie jest życie. Niech pan sobie poczyta Beckerta albo Kawkę. Wie pan co? Niech pan idzie do domu i wyleje sobie wiadro wody na głowę. A jak panu nie pomoże, niech pan idzie do lekarza. Niech pana wyśle
do jakiegoś sanatorium. Ale to taka piękna historia. Po moim trupie mowy nie ma, wykluczone. Żegnam, panie zawiadowco. Panie burmistrzu. Przyszedł pan Ziutek. No, może wreszcie jakiś dorzeczny pomysł. Zapraszam, dzień dobry, panie Ziutku. Wymyślił pan coś? Mógłby pan sławić panią Zosię? Co? Tak, pani Zosiu. Tak, panie burmistrzu. Czy mogłaby pani się przejść? Po spinacze, no. Mamy bardzo dużo spinaczy. Te, które mamy, nie odpowiadają normom Unii Europejskiej. Niech pani idzie i poszuka zupełnie innych spinaczy. Dobrze, panie burmistrzu. No to niech pan. Panie burmistrzu, po pierwsze, primo, to rzecz nie w tym, żeby wziąć udział, tylko żeby ten festiwal wygrać. W grę wchodzi 100 tysięcy euro. No, załata się trochę budżet miejski. Ja, no. Od razu wiedziałem, że pan nie skumał. 100 tysięcy jest dla twórców spektaklu, czyli dla autora i reżysera. No to będzie scenariusz i reżyseria. Pan i ja. Podzielimy się 50-50. No nie bardzo, panie Ziutku. Ja 70%, a pan 30%. Ale ja mam pomysł. A ja jestem burmistrzem. No bez mojego pomysłu nic z tego nie będzie. Jak go nie zatwierdzę, też nie będzie. No dobrze, no 60-40% moje ostatnie słowo. No dobrze, niech będzie te 40. No widzi pan, ze mną zawsze można się dogadać. No, to jaki ten pomysł? Panie burmistrzu, przez cały tydzień oglądałem w internecie różne teatry i wyszło mi jedno. Żadnego pomysłu być nie może. Jak to? To proste. Kiedy nie chodzi o nic, to jury myśli, że chodzi o Bóg wie jakie problemy. O kurczę, ale ten teatr jest teraz skomplikowany. Co pan myślał? Sztuka teatralna cały czas się rozwija. Jeśli widownia coś rozumie, to proszę pana, nie klaszcze. Dlaczego? No jak rozumieją, to wiedzą, że to nie jest teatr awangardowy. A ma być awangardowy? I teraz inny się w ogóle nie liczy. Ale to chyba strasznie trudno zrobić coś takiego, że się nie da nic zrozumieć. A to, czy ma pan jakieś pomysły? Mam już początek. Podnosi się kurtyna i na scenę na jednokołowym rowerze wjeżdża nagi trębacz, grając na trąbce, przepijamy naszej babci domek mały. Nasz pan Józef, tak? Nie, to przecież to będzie żałosne. No ale o to chodzi. Im bardziej żałosne, tym lepiej. Panie Jutku, ja wiem, że chodzi o to, żebym ja nic nie rozumiał, ale dlaczego no, ten rower ma być jednokołowy? Nie, pan to jak dziecko. Nie po to się robi awangardę, żeby ktoś jeździł na zwykłym rowerze. Ale dlaczego nago? Bo to jest teatr. Teraz, proszę pana, ubrany aktor, to sobie może wystąpić w serialu dla dzieci, a nie w teatrze prawdziwym. Ale dlaczego gra przepijemy naszej babci domek mały? O, widzisz pan, tu jest sedno zagadnienia. Chodzi o ideę postępu. Należy odrzucić to, co było i stworzyć nowy, wspaniały świat. Pozbawiając babcię domku. Tak jest. Babcia reprezentuje zbędny balast cywilizacyjny, który należy raz na zawsze przezwyciężyć i jednoznacznie odrzucić. Wie pan, ale to trochę mi szkoda tej babci. Panie burmistrzu, teatr jest za postępy. Chce pan te 100 tysięcy euro, czy nie? Bardzo chcę. No to babcia won! Babcia, proszę pana, to się mogła pojawić u tego Ibsena, u tego Ruska Czechowa, a nie teraz. To rozumiem, prez z babcią. I wszystkim, co ona ma w tym swoim domu. I słusznie, i co dalej? Tego jeszcze nie wymyśliłem.
Ale w scenie drugiej wystąpi pani Zosia. I jak ją pan Bóg stworzył? Oczywiście. A wie pan, że zaczynam się coraz bardziej skłaniać ku awangardzie i co ona będzie robić? No, jeszcze mi się nie skrystalizowała koncepcja. Ale to nic, idę do domu, zrobię sobie porządną kawę i będę czekał na natchnienie. A pan tymczasem przedstawi naszą wizję Trębaczowi i pani Zosi. A dlaczego ja? Bo pan jest burmistrzem. A tak, rzeczywiście. Sądzę, że najlepsza będzie droga służbowa. O, bardzo słusznie. Niech im pan odgórnie wytłumaczy, że sztuka wymaga ofiar. Już w starożytnej Grecji o tym wiedzieli. Przyszedł pan Ciumkała. No to pani powie, że wyjechałem w teren. Ale nie mogę, on pana widzi. To co innego. Proszę, pani Ciumkała, bardzo. Proszę. Niech pan siada. Czym mogę panu służyć? Co to za przekręt? A co pan ma konkretnie na myśli? No, że jako jedyny na całe miasto nie mogę być w teatrze. Co to za świństwo? No. Pani Ciumkała, uchwała została podjęta dla pańskiego dobra. Rada Miejska doskonale rozumie, że jako robotnikowi torowemu zagadnienia kultury są panu głęboko obce. A skąd pan wie? A może ja, przykręcając taką damię na to mutrę, układam sobie poemat? No. Pan? A co? A co, nie wolno? Nie, no, że mamy demokrację, to może pan sobie myśleć, co pan chce, przykręcając mutrę. Władze miasta w to nie ingerują. Ale wie pan, teatr to jest kreacja zbiorowa. No to co? Mutry się przykręca indywidualnie. Czyli do kreacji zbiorowej pan nie pasuje. Zaraz, pomału. A jak ja? Jak ja, dajmy na to, współpracuję z drużyną konduktorską, to nie jest zbiorowe? Jest. Ale tu chodzi o teatr, a nie kolejnictwo. A jak ten, jak teatr jedzie tym, pociągiem? To co to jest? Panie Siemka, przyznaję, pan się zna na mutrach, ale pan nie rozumie istoty teatru. A pan rozumie, tak? Pan rozumie. Ja nie muszę, bo jako burmistrz i tak stanowię organ nadzorczy. Znaczy się nie dopuści pan człowieka pracy do teatru. Panie Siemka, powiem panu wprost. Pan się zajmuje mutrami, a mutry były elementem kultury w dawno słusznie minionej epoce. Obecnie przezwyciężyliśmy mutry i teatr wkroczył w inną epokę. Dziś trzeba śmiałej wizji, zerwania wszystkich tabu, doprowadzenia widowni do ekstazy i tak dalej. Teatr jest teraz awangardowy i żadne mutry nie przejdą. No pasara! Co? Co takiego? A nic. To mi się tak tylko po francusku powiedział. Żegnam pana. Tak pan traktuje elektorat robotniczy? No, to się jeszcze zobaczy. A ja tu panu zrobię takie przedstawienie, że wszystko będzie gwizdało. Panie Ciumkała, to są groźby karalne. Ja pana przerobię w starą, wyleniałą dekorację. Panie Ciumkała? Ja się w konia zrobić nie dam. To pan będzie jeszcze cienko krzyczał. Królestwo za konia! Królestwo za konia! Żegnam! Pani Zosiu, słyszała pani? No, słyszałam, panie burmistrzu. Podejmuję uchwałę, że z dniem dzisiejszym Ciumkała Alojzy ma zakaz wstępu do ratusza. Pani to przygotuje na piśmie. Tak jest, panie burmistrzu. No więc, panie Józefie, sprawa się przedstawia tak. W najbliższych dniach zostanie panu dostarczony rower jednokołowy, a pan będzie w godzinach pracy na nim jeździł. Przepraszam, panie burmistrzu, ale to jest niewykonalne. A dlaczego? No bo ja, panie burmistrzu, nie umiem jeździć nawet na dwukołowym. To jest pan, to każdy idiota umie jeździć na rowerze, a pan nie umie?
Tatuś próbował mnie nauczyć, no ale mu nie wyszło. Nie mam zdolności w tym kierunku. Ale musi się pan nauczyć. W scenariuszu naszej sztuki jest napisane, że pan jeździ nago na jednokołowym rowerze i gra na trąbce przepijemy naszej babci domek mały. Nago? No to przecież pan jest artystą. Co to dla pana? No niby tak, tylko co ludzie pomyślą? Powie pan, że pan dostał polecenie służbowe i nie miał pan wyjścia. Ale nie na rowerze. Pani Zosiu, pani mnie połączy z panem Ziutkiem. Tak. A jak bym panu załatwił instruktora rowerowego? Tatuś mnie zamykał w komórce, a i tak nie pomogło. Panie burmistrzu, proszę. Pan Ziutek na linii. Aha, tak. Pan Ziutek? Niech pan sobie wyobrazi, ten idiota trębacz nie umie jeździć na rowerze. Nie da się go nauczyć. Aha, to bardzo dobry pomysł. No pan już ciąg dalszy? Bardzo dobrze. Do zobaczenia. No i jest rozwiązanie. Tak. Będzie pan jeździł nago na wrotkach i trąbił o babci. Widzi pan, co to znaczy potęga wizji artystycznej? Tylko, że ja na wrotkach też nie umiem. Od razu się przewracam. Nie, ja się zabiję własną pięścią. No dobrze, no. Będzie pan jeździł na hulajnodze. Na hulajnodze każdy potrafi, ale na wszelki wypadek niech pan idzie do domu i ćwiczy. Dobrze, oczywiście, panie burmistrzu. Dziękuję panu. Panie burmistrzu, miałem przypływ natchnienia. Jestem po prostu genialny. Powoli, panie Ziutku. Wczytałem się dokładnie w to zaproszenie. Natchnienie natchnieniem. A tu jest napisane, prosimy o wcześniejsze nadesłanie tekstu proponowanej przez Teatr Sztuki. Normalne, no zawsze się tak robi. No i co ja mam im wysłać? Informację, że na scenę wjeżdża na hulajnodze nagi trębacz i trąbi. Przepijemy naszej babci domek mały. Na jakie hulajnodze? Miał wjeżdżać na wrotkach. Umie tylko na hulajnodze. No. Niedobrze. Chociaż wie pan co? Podciągniemy to pod głęboką traumę z dzieciństwa. Panie Ziutku, ja pana pytam o tekst sztuki. Czy jest może w Malinówku jakiś autor? Bo ja o takim nie słyszałem. To po co autor? Z autorami są tylko kłopoty. Namolnie domagają się, żeby ze sceny padało to, co napisali. No, właśnie dlaczego nie? No. Ale nie po to istnieje teatr awangardowy, żeby w nim wygłaszać jakieś kretyjskie teksty tak zwanych dramaturgów. To teraz aktorzy w teatrze nic nie mówią? No oczywiście, że mówią. Zamówiłem przez internet dzieła wszystkie Szekspira. Tekstu do cholery. 21 tomów. Pan chce wystawić dzieła wszystkie? Nie, no co pan... Bierze się z Szekspira, mam tu jeden tom, pożyczyłem z biblioteki, otwieram na chybiu, trafił. O, teraz pan uważa. Nagi trębacz jedzie na hulajnodze, trąbi, a potem mówi. Dalej, czas nagli, już dzwonka wezwanie, daje mi sygnał. Nie słysz go dunkanie. Bo tego dzwonka melodia straszliwa do nieba ciebie lub do piekła wzywa, no. Ale jakiego dzwonka, kiedy on ma trąbkę? A tak słusznie, zmienimy. Bo mojej trąbki melodia straszliwa do nieba ciebie lub do piekła wzywa. Jaka straszliwa? Przecież on grał, przepijemy naszej babci domek mały, no. Słuszna uwaga, będzie tak. Bo mojej trąbki melodia... Skliwa? Do nieba ciebie lub do piekła wzywa. No. Ale ten Szekspir nie będzie protestował, że pan mu wszystko zmienił? Szekspir dawno umarł i może się wypchać. Teraz pojawia się zawiadowca. Też nagi? Nie do końca. Ma na głowie czapkę służbową, a w dłoni lizak. Wychodzi na środek sceny, unosi lizak w górę i mówi. Teraz poszukam na chybił trafił bardziej z tyłu.
Mam. Zawiadowca odpowiada. Uspokój się, pani. I nie uwłaczaj małżonkowi. Jest on szlachetny, mądry bardziej niż ktokolwiek. Panie Ziutku, to się nie trzyma kupy. Dlaczego? No bo jak trębacz jest nagi, to wszyscy na widowni widzą, że on nie jest pani, tylko wprost przeciwnie. No, widzi pan, nie rozumie pan ducha awangardy. A gender? Jaki znów gender? Gender, czyli problem określenia płci. Trębacz, choć z pozoru wygląda na płeć męską, kulturowo jest płcią żeńską. A wie pan, że jak tak na niego patrzę, to coś w tym jest. I myśli pan, że on w tej sztuce ma małżonkę? W Polsce to jest trochę kłopot. Ale Szekspir to autor angielski, a w Anglii... Nie rozumiem. A kto będzie grał tego małżonka trębacza? Naprawdę powiedziawszy, to wychodzi na to, że pan. Co ja? Wykluczone, nie ma mowy. To co powie opinia publiczna? Panie burmistrzu, przecież nie musimy tego spektaklu pokazywać w Malinówku. Tutejsi ludzie nie dorośli do awangardy. Pokażemy w Paryżu. Weźmiemy nagrodę i pies z kulawą nogą się o tym nie dowie. Nie, panie Ziutku, to nie. Ja rozumiem Paryż, Europa, postęp, nowy, wspaniały świat, a nie, ale małżonkiem trębacza nie będę. Ale to tylko rola. A to niech pan ją zagra. Ja nie mogę, bo w tej scenie unoszę się nad dekoracją, jako duch czasu. O rany. Panie burmistrzu, co tu dużo gadać. Za 60 000 euro trzeba się trochę wysilić. Ale myśli pan, że nikt się o tym nie dowie? No pewnie, że nie. Wszyscy będą nago, to nikt nie puści farby. Zaraz. Jak to wszyscy? To ja też? No wie pan, w sztuce podstawową sprawą jest konsekwencja. No nie, panie Ziutku. Tu jest cienka czerwona linia, której ja nie przekroczę. No to mamy problem. Zaraz, już wiem. Wystąpi pan z poduszkami. Jak to? Ja wam, to będzie trochę plagiat, ale napiszemy w programie, że to celowe nawiązanie do wielkiej tradycji teatralnej. Będzie pan miał dwie poduszki, jedna z przodu, druga z tyłu. Bardzo finezyjny. Aktor jest nagi, a w gruncie rzeczy ubrany. Świetna rola. Wiem. Poduszkowiec, małżonek, który baczy, nie? Panie burmistrzu, świat nam ucieka. Musimy go gonić, rozumie pan? Nie rozumiem. Ale trudno, panie Ziutku, jak trzeba, to trzeba. Ale jeśli pan komuś piśnie słowo... Ja jestem tytanem dyskrecji. A jak ktoś to wrzuci do internetu, to... Wyda pan oświadczenie, że podobieństwo jest całkowicie przypadkowe. Będzie dobrze, panie burmistrzu. A kogo tam Bóg prowadzi? A to ja, proszę księdza, dobrodzieja. Ksiądz proboszcz mnie wzywał? Ja nigdy nikogo nie wzywam. Ja tylko zapraszam. Oto zaprosiłem cię, synu, bo dotarły do mnie niepokojące wieści. Nawet powiedziałbym zdumiewające. Niezwykle trudno czasem poznać, co człowiek ukrywa w głębi duszy. Jak mówi przysłowie, nie jeden klęczy pod figurą, a diabła ma za skórą. Bywa tak, bywa. Ale o co chodzi, proszę księdza, bo ja nic nie rozumiem. I mnie trudno było zrozumieć, ale niezbadane są drogi grzechu. Otóż najsampierw zaszła do mnie pani Zosia. Jest to osoba, jak niektórzy twierdzą, niezwykle ponętna, ale równocześnie o czystym, dziewczęcym serduszku. No tak, ja to też to zauważyłem. No, wyznała mi, że jest w głębokiej rozterce.
Nie wiem mianowicie, czy ma słuchać swego przełożonego, czy też bronić własnej, że tak to ujmę, niewinności. A ten przełożony to niby ja? Sam sobie odpowiedziałeś, drogi synu. I ona twierdzi, że to ja rzekomo dybię na jej niewinność? Wykorzystujesz relację służbową, by nakłaniać ją do grzechu. Chodzi podobno o jakiś spektakl teatralny czy coś takiego. Nie, no bzdura, proszę księdza proboszcza. Pani Zosia to zwykła histeryczka i wcale nie jest taka niewinna, jeśli ksiądz proboszcz chce wiedzieć. Ma czyste intencje. Nie, ale to przepraszam bardzo, czystość to nie polega na donoszeniu na swojego burmistrza. Do niczego nie nakłania. To była propozycja artystyczna. A na czym ona polegała? No, na razie trwa tworzenie koncepcji. Takie luźne pomysły. To. No, powiedzmy, że w naiwności swojej uwierzę. Po pani Zosi przyszedł do mnie pan Ciunkała. Ciunkała? Do księdza proboszcza? Przecież to kanalia i bezbożny. No, każdego może ruszyć sumienie, nawet i Ciunkałę. Otóż opowiedział mi... No, przepraszam bardzo. Ale ktoś tak poważny i mądry, jak ksiądz proboszcz, nie będzie chyba wierzył w słowa byle Ciunkały. To by było przeciwko porządkowi świata. Istotnie, początkowo nie chciałem wierzyć, ale kiedy nawrócony grzesznik Ciunkała przedstawił dowody... No dowody? Jakie dowody? Nagrania. Mam tu jedno na dyktafonie. Posłuchaj, proszę. Nie dowie, że nie. Wszyscy będą nago. Daj nie pójść farby. Zaraz. Jak to wszyscy? To ja też. Jak? Wie pan, w sztuce podstawową sprawą jest konsekwencja. No nie, panie Ziutku. Tu jest cienka czerwona linia, której ja nie przekroczę. Jest. No to mamy problem. Co? Wystąpi pan z poduszkami. Co to jest? Ciunkała twierdzi, że ma tego o wiele więcej. A to łajdak. Przyszedł niby to się kłócić i podrzucił mi pluskwę. Twierdzi, że jest gotów wykonać nieograniczoną ilość kopii i je rozpowszechnić. Myślę, że w tej sytuacji, drogi synu, musisz się podać do dymisji. I ja? Ja? Proszę księdza. Ja nie ukrywam, uległem pokusie. To Ziutek. On mnie zwiódł, skusił mamonu. Podobno chodzi o 100 000 euro. No, to teraz będzie cię to kosztować dużo więcej. Proszę księdza proboszcza, ja wyznam wszystko, ja jak na spowiedzi. Nie chodziło tylko o kasę. Ksiądz wie, jak ja mam życie bez wszelki malinówek. Chciałem choć raz pojechać do Paryża, znaleźć się w sercu kultury europejskiej, pojawić się w świetle reflektorów, usłyszeć grzymiące oklaski. Nic by z tego nie wyszło. Przecież ja wiem, co żeście wymyślili. Za te głupstwa żadnej nagrody by wam nie dali. Dlaczego? Przecież kombinowaliśmy tak jak wszyscy. Ja się za bardzo na tym nie znam, ale na zdrowy rozum wydaje mi się, że jak ktoś chce się wyróżnić, to nie robi tak jak wszyscy, tylko inaczej. To łatwo księdzu mówić, ale jak inaczej? Skąd ma samorządowiec z prowincji wiedzieć, jak podbić Paryż? Tego nie wiem, ale wiem jedno. Na burmistrza raczej się nie nadajesz. Owszem, człowiek ze mnie ułomny i grzeszny, ale jeśli nie ja, to kto? Zawiadowca, dla którego świat to peron kolejowy, trenbacz, który jest idiotą? Ciunkał, a może Ziutek? Ten to by dopiero
wszystkich urządził. Ja się do spraw świeckich nie mieszam. Jeśli uda ci się dogadać z Ciunkałą, mogę zachować milczenie. Ale tej awangardy, to rozumiem, więcej u mnie w parafii nie będzie. Oczywiście, że nie proszę księdza proboszcza, dopóki jestem burmistrzem, żadna taka zgnilizna moralna w Malinówku nie przejdzie. Już ja tego decyduję. Moi drodzy, mam dla was złą wiadomość. Dlaczego? Mieliśmy podbić Paryż, ale niestety festiwal został odwołany. No to sami rozumiecie, no to już terroryzm islamski. No tak. Ale Malinówek się nie podda. Nasz teatr miejski mimo wszystko powstanie. I zagramy sztukę o błękitnej lokomotywie w białe gwiazdki? Zagramy wszystko, co się da. Aha, to ja nie muszę oddawać hulajnogi? Obywatele, taka poważna placówka jak teatr miejski potrzebuje odpowiedniego kierownictwa. Kogoś rozumiejącego istotę sztuki. Mającego wizję artystyczną, słowem kogoś, co wprowadzi nas na europejskie salony. Dlatego postanowiłem, że dyrektorem naszego teatru zostanie pan Alojzy Ciumkała. Kto? Kto? Proszę, proszę, na środek panie Alojzy. Ale robotnik torowy nie może być dyrektorem europejskiego teatru. Proszę o spokój. Panie Ciumkała, tak. Chciałem powiedzieć, drogi panie dyrektorze, niech pan powie, jak pan widzi swój teatr ogromny. Tak. Znaczy są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. Falenicka mówi, jak się robi dobrze, to jest dobrze, a jak się robi źle, to jest źle. No, to ja będę robił dobrze. Brawo, panie Ciumkała. Dobrze, no. Dziękuję bardzo. Brawo! Proszę państwa o oklaski. Klaszcze mnie, ociągamy się. No. Brawo! A teraz na cześć pana Ciumkały. 100 lat, niech żyje nam. Panie dziecko, tak nie śpiewa. Niech żyje nam. Było to słuchowisko Marka Ławrynowicza pod tytułem Eksperyment teatralny w Malinówku. Wystąpili burmistrz Krzysztof Kowalewski, sekretarka Izabela Bukowska, Ziutek Marian Opania, proboszcz Stanisław Brudny, zawiadowca Damian Damiński, trębacz Sławomir Pacek, Ciumkała Jarosław Boberek. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Janusz Kukuła. Słuchowisko powstało we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl.